Oczywiście książka jest imponująca, tak? Imponująca jest zawartość, jeśli chodzi o dokumenty. Imponujące są opisy, których pan jest twórcą. Tu jest kilka rozdziałów. Książka dotyczy wywiadu elektronicznego Marynarki Wojennej Niemieckiej, wywiadu elektronicznego Sił Powietrznych Luftwaffe. Bardzo ciekawa, osobiście mnie chyba i Polaków najbardziej interesujący, jest rozdział dotyczący Polski. Czyli rozdział dotyczący tego, co Niemcy, głównie w latach 20., 30., a potem w czasie II wojny światowej, wiedzieli na temat polskiego wojska, polskiej dyplomacji, no i w ogóle państwa polskiego. Co pana najbardziej zaszokowało w tych dokumentach właśnie, jeśli chodzi o Polskę? Prawdopodobnie jestem jedyny, który w tej chwili posiada zbiory polskich depesz z okresu II wojny, dlatego że w ostatniej fazie przy likwidacji oddziału drugiego przy rządzie londyńskim mówiło się, że te dokumenty zostały zniszczone lub zostały zabrane przez Anglików. Ja oczywiście odnalazłem tu na moje szczęście ogromną dokumentację i masę polskich depesz. Ja mam około 6 tysięcy depesz, one głównie się składają z depesz dotyczącej działalności polskiego wywiadu, ale również część jest taka dotycząca polityki.